Po wybuchu afery związanej z próbą wyłudzenia kilkunastu tysięcy na podróż do Madrytu przez trzech byłych już posłów PiS, Prawa i Sprawiedliwość znalazło się w głębokiej defensywie. Partia miała poważny kłopot z jej przekazem o moralnej odnowie i próbie odbudowy państwa według standardów etycznych. Cios był tym poważniejszy, że sięgnął rzecznika tej partii, usta i twarz Adama Hoffmana. Jarosław Kaczyński postanowił zareagować szybko i zdecydowanie, chyba w jedyny rozsądny sposób: szybko wyrzucił trzech lobbystotelów z partii. Ale nie poprzestał na tym. PiS zdecydował przejść do ofensywy. We wtorek, podczas obchodów 11 listopada, Jarosław Kaczyński ogłosił w Krakowie, że to Andrzej Duda będzie kandydatem PiS na prezydenta. Czy to pomoże?